Ja jestem Kapelusznik, a to jest omówienie rozdziału 1070 któregoś, będzie w tytule filmu. Zaczynamy. Nagrywam to rano na spontanie, także może być trochę chaotycznie. Zaczynamy od historyjki okładkowej, która powraca do bardziej aktualnych wydarzeń. Judgy i Czarek pogodzili się, dochodząc do wspólnego wniosku, że wszystkie krzywdy z przeszłości to wina Vegapunka. A idąc do właściwego rozdziału, zaczynamy od Sentomaru, który tłumaczy mieszkańcom wyspy Los Ohary. Już widzę, że to i zaciera rączki, żeby znowu przypomnieć nam retrosy Robin. O matko, zajmie to pewnie cały odcinek. No i tłumaczy tym biednym mieszkańcom, że Ohara została zniszczona, ponieważ naukowcy wiedzieli za dużo o poneglyfach, bo są one tematem tabu, dlatego wysłali tam marynarkę w celu eksterminacji wszystkich jej mieszkańców. Przypominasz, że Robin przeżyła tylko tą masakrę, dopominając, że rząd zrobi wszystko, żeby ukryć prawdę dotyczącą przeszłości, czyli pustego wieku i tak dalej, nawet kosztem największego umysłu świata, czyli Vegapunka. Oni naprawdę nie chcą wycieku tej wiedzy z przeszłości i porównuje Egghead do Ohary, że też może stać się pobojowiskiem. Przeskakujemy do walki tag teamowej, ataki naszych nic Serafinom nie robią, nawet Luffy porównuje ich wytrzymałość do Kaido i nagle Zoro wyskakuje z tym, że już kiedyś walczył z Serafinami, czym Shaka jest zdziwiony. W zasadzie to ma na myśli Lunariana Kinga. No i Zoro opowiada Shace o Kingu i Shaka przypomina sobie, że jeden Lunarian kiedyś uciekł razem z Kaido lata temu z laboratorium na Punk Hazard. I podkreśla przy okazji, że Serafiny zawdzięczają swoją wytrzymałość dzięki krwi, czyli Lunarianie w sumie też. No i Zoro zaczyna tłumaczyć, że kiedy płomienie na plecach Lunariana są widoczne, to ataki na nich nie działają i są praktycznie niezwyciężeni. Więc jak płomienie mu gasną, to można go zranić. I dodaje, że jakby skojarzył ten fakt wcześniej, to mogliby efektywniej walczyć. Luffy mówi, że w ogóle spoko, że teraz to wiedzą. No i dostajemy gag, gdzie Zoro mógł już wcześniej po wyglądzie skojarzyć, że Serafiny są tworzone na podstawie Lunarian. Aha. No i co? Shaka mówi, że domyśla się, gdzie jest Stella i tam idzie. Serafiny próbowały go zaatakować, lecz zostały powstrzymane. Przechodzimy do Nami, atakuje ona Serafina Jimbe przy pomocy Zeusa, ale to nic nie daje, jakby to powiedział Mariusz Pudzianowski. Tam się Nami trochę wahała, bo to jeszcze niby dziecko, ale Brook jej tłumaczy, że Serafiny to broń do zabijania i żeby nie patrzyła na nie jak na dzieci. No ale Serafin Jimbe skakuje do wody i następnie próbuje zaatakować Nami, tam Brook próbował ją obronić. Ale pojawił się Sanji w międzyczasie i zaczął gadać do siebie, że jakby rządził krajem, to by wydał dekret, że każdy, kto zaatakuje Nami, dostanie karę i nie daruje nikomu, kto właśnie Nami zaatakuje. Po czym kucharz efektywnie zaatakował Serafina Jimbe. Sanji pyta się Nami, czy nic jej nie jest i mówi, że nie obchodzi go, kto atakuje Nami, bo agresora czeka za to egzekucja. Jakby ktoś zauważył, to mu się brew odwróciła. Do tego tematu sobie jeszcze wrócimy. Idziemy do Lilith, która chce pomścić York. Używa ona Bubblegana i okazuje się on skuteczny przeciwko Serafinom. W tym przypadku Serafinowi Hancock. Lilith mówi, że zielona krew Serafinów ma plusy i minusy. W przypadku naszych polityków to tylko wady i minusy. No i tłumaczy, że wszczepiona w tą krew moc diabelskich owoców powoduje, że woda morska jest skuteczna przeciwko Serafinom, a jej karabin takiej wody używa. Franki się cieszy z tego powodu, ale cóż, Serafina to tylko osłabiło, nie pokonało, czy tam wyłączyło. Młoda Hancock jest wściekła i próbuje kontratakować laserem, jednak Franki próbuje ją przygnieść wielkim bąbelkiem, co mu się
udaje, jednak Serafin wykorzystuje moc Hancock i zamienia Frankiego częściowo w kamień. Lelef próbowała zaatakować, aczkolwiek ona i Uso szybko zmienili się w kamienie. Rozdział kończymy tym, że Shaka odnajduje Stellę i jest on zdziwiony obecnością agentów rządu razem z nim, którzy proszą go o pomoc. Stella go pyta, czy ktoś z nim przyszedł, czym Shaka jest zdziwiony, gdyż przyszedł sam i zostaje postrzelony w głowę. A sam Vegapunk jest przerażony osobą, którą zobaczył, co sugeruje, że zna potencjalnego wroga. Rozdział taki 7 na 10 może być. Pierwszym tematem będzie to, że skoro nawet rząd i Shaka nie wiedzieli, że King to Lunarian, co dla mnie wydaje się oczywiste, no bo Kaido ma w załodze tajemniczego typa, który ma płomienie na plecach i nikt nigdy nie widział w załodze Kaido jego twarzy i to jest jedyny Lunarian, który nawet uciekł z Kaido razem, to raczej wnioski nasuwają się same, halo? No dobra, ale skoro nikt nie widział o Kingu, to znaczy, że jego nagroda za głowę wynika w głównej mierze z jego siły, a nie przez to, iż jest Lunarianinem. Także propsy dla niego. No i tam pewnie przez to, że najeżdżał i terroryzował ludzi, ale palicho to. Drugi temat to kogo widział Vegapunk? Czyżby jednak Saturn przybył na wyspę i to on byłby tym tajemniczym cieniem wyłączającym kamery i teraz postrzelił Shakę? Nikt inny nie przychodzi mi do głowy. Dla mnie jedyną odpowiedzią na tę chwilę jest albo zdrajca, albo Saturn, który jednak pokazuje, że jest koksem. I to by tłumaczyło też przerażenie Vegapunka, bo jednak zobaczył jednego z Gorosei w akcji przed sobą. To by chyba przeraziło większość postać z One Piece, tak mi się wydaje. Trzeci temat to to, że bez Kinga nie byłoby Serafinów. Skoro innego nie mieli, a ten im uciekł, to znaczy, że chyba to jest jedyny przedstawiciel tej rasy, przynajmniej aktualnie żyjący i nam znany. I jeszcze Vegapunk dodał do jego krwi moc owoców i stworzył coś niesamowitego, coś naprawdę niesamowitego w postaci Serafinów. Także ciekawe, czy po ponownym pojmaniu Kinga nie stworzą czasem czegoś bardziej przerażającego niż same Serafiny. I teraz kwestia Sanjiego. Odwróciłem mu się brew niczym na Wano podczas walki z Queenem. Niby wtedy Sanji miał chwilowy zanik pamięci. I moim zdaniem to nie jest przypadek, że równocześnie Pudding znalazła się w rękach piratów Czarnobrodego, której moc oscyluje wokół wspomnień. Więc podejrzewam, że wszystko będzie zmierzało do tego, że Sanji będzie powoli stawał się zły i zatracał swoje dawne wspomnienia. A Pudding ostatecznie trafi do słomianych i dzięki swojej mocy będzie trzymała go w ryzach, by nie zapomniał, kim jest. Tak samo pewnie będzie postępował wątek Zoro i to, że widział niby kostuchę i że zyska tym zapewne power up, ale będzie umierał z cokolwiek takiego i ktoś lub coś będzie podtrzymywało go przy życiu i tak dalej. Mogę się założyć, że to pójdzie w takie klimaty. Więc no cóż, ja byłem Kapelusznik, piszcie swoje opinie w komentarzach i do zobaczenia w następnych materiałach.